W sercu nie ma już dawnego żaru. Pomyśl o czymś miłym. Wtedy poczujesz się, jakbyś znowu miała 15 lat. Jak ja? Co za pamięć? Przecież to ona zamknęła wrota raju, kiedy wygnano Adama i Ewę. Proszę cię. Nie czujesz emocji, kiedy przypomnisz sobie swojego pierwszego chłopaka? Nie mówię do ciebie. Pamiętam go, ale to było dawno temu. Powinnaś robić to, co lubisz. Właśnie. Zobacz, jak się zakonserwowałam. Chociaż spróbuj. Nadejdzie dzień, kiedy znowu poczujesz się młoda. Powoli wraca mi chęć do życia. Poczekaj, aż spróbujesz tego. Dopiero wtedy będziesz miała humor. Alkohol jest zabroniony. To tylko tequila. W rolach głównych: Perła, odcinek 171. W pozostałych rolach: Dlaczego tak traktujesz Javiera? Jest nikim. Nie musiałaś go obrażać. Tak się traktuje bezwartościowych ludzi. On nie ma ani jednej akcji. Jest synem właściciela. Nie zapominaj, że ja i Perła też jesteśmy współwłaścicielkami. Ale nie za was wychodzę za mąż. Równie dobrze mogłabyś wyjść za Edgara. On przynajmniej jest ojcem tego Benkarta. Wcale nie. Nawet nie wiesz, kto jest ojcem twojego dziecka. Chcę, żeby było Javiera i tak będzie. Teraz nie ma akcji, ale po śmierci Ernesta odziedziczy wszystko. Spał w domu twojej ciotki. To nie wypada. Zgadzam się, ale nie bądźmy tacy surowi. Przecież się pobierają. Będą mieli dziecko. Trzeba uważać na to, co powiedzą ludzie. Jeśli o to chodzi, ich nigdy pan nie zadowoli. Mówisz o tym z pewnością w głosie. My też spodziewaliśmy się dziecka przed ślubem. Dlatego myślę, że jeśli pana syn i Rosenda chcą być ze sobą, to szkoda, żeby przez taki drobiazg zerwać wasze relacje. Masz rację. Porozmawiam z nim. Dowiedziałeś się czegoś? Wyobraź sobie, że zrobił się szum. Podobno ktoś chce sprzedać jakieś perły. Kto? To ważne.
Na razie wiem tylko tyle. Dowiedziałem się o tym od kelnerki, która obsługuje bogatych gości. Może będzie wiedziała, kto je ma. Takie węszenie jest niebezpieczne. W jakim są kształcie i jakiego koloru? Co ty wygadujesz? Pewnie są okrągłe jak wszystkie. Te, których szukam, są czarne i w kształcie kropli. Nie znam takich. Spróbuj się czegoś dowiedzieć. To zależy, ile zapłacisz. Tyle wystarczy? Teraz dowiem się, jaki mają kolor i kto chce je sprzedać. Jutro będziesz już o tym wiedział? Jutro wszystko będzie jasne. Spotkamy się w tym samym miejscu. Jest twoja szefowa? Jeszcze nie przyszła. Chciałam cię o coś prosić. Słucham. Daj mi telefon juniora. Po co? Tak sobie. Jeśli ktoś prosi o telefon, to znaczy, że chce zadzwonić. Nie będę natrętna. Chyba cię wzięło. Junior to mężczyzna mojego życia. Niestety, jego telefon jest zastrzeżony. Najpierw to. Nie, lepiej tak. Dobrze, w takiej kolejności. Może raczej tak. Co nowego? Pracujemy nad układem graficznym. Tak? Dane ze sprzedaży. Doskonale. Tak, to ja. Dobrze, już idę. Co się stało? Perła widziała Pabla koło Juvenil. Nic jej nie jest? Nie, wszystko w porządku. Iść z tobą? Nie, zostańcie tutaj. Valderrama. Cześć, Guadalupe. To pan. Czego szukasz? Telefonu. Dokąd? Do Madame Bell. Do konkurencji? Tak. Po co? Kiedy tam wczoraj byłam, spotkałam koleżankę. Chciałam z nią porozmawiać. Pracuje tam? Tak. Dam ci numer, żebyś nie szukała. Proszę. Wszystkie kobiety są takie same, bez wyjątku. Zobacz, Felipe też się ululał. O co chodzi? Czemu chodzisz sam? Bo nikt mnie nie kocha. My też nie, ale cię lubimy. Zapraszam na kielicha. Czy okna i drzwi są dobrze zamknięte? Tak. Nie chcę się znowu wystraszyć. Pablo i tak już zniszczył moje życie. Nie bądź śmieszna. Życie to coś więcej niż mąż. Może dla pani, bo pani woli władzę i pieniądze. Ale ja zostałam zupełnie sama. Takie jest życie. Odbiera ci tych, których najbardziej kochasz. Mówi pani o Don Enrique? Nie, o Mauro. Tylko dzięki niemu poczułam, że życie potrafi być wspaniałe. Z panią jest gorzej niż ze mną. Mam nadzieję, że przejrzy pani na oczy i nie będzie czekała aż do śmierci Perły. Nic nam się nie stało, ale pamiętaj, nikomu nie otwieraj.
Wszystko w porządku. Dzieci są z Hortensią. Dzięki Bogu. Pamięta pani, co powiedział Pablo? Nie, mam pustkę w głowie. Proszę się nie denerwować. Wyobrażam sobie, jak to przeżyłaś. Bałam się, że coś mi zrobi. Niestety, teraz będziecie państwo musieli pozostać w mieszkaniu. Tak będzie najlepiej. Chodźmy, od dzisiaj sam zajmę się państwa ochroną. Muszę załatwić jeszcze kilka ważnych spraw. Pójdę z panią. Nic nie znaleźliśmy. Przygotujcie raport. Sam zajmę się eskortą. Kiedyś było inaczej. Nie było tylu zanieczyszczeń. Widziałaś, jak teraz ubierają się młodzi? Tylko krzykliwe kolory. Mój wnuk jest inny. Nie wiadomo do końca, czy to mężczyźni, kobiety, czy ryby. Proszę. To ja, księżniczko. Pewnie już zapomniałaś o naszych upojnych nocach. Mój kochany. Witaj, Christy. To jest pan komendant. Przynieś wszystkie zaległe sprawy, chcę je dzisiaj pozałatwiać. Coś się stało? Biorę urlop i wolę to mieć za sobą. Chodźmy. Wejdziesz? Masz sporo spraw, poczekam tutaj. Pablo powiedział, że chce perły. Co takiego? Chce czarne perły i przyjdzie po nie. Skoro Pablo ich nie ma, to są u Felipe. Proszę go zatrzymać. Może być złodziejem. To nie takie proste. Najpierw musi pani wnieść oskarżenie. Zrobimy to. Nie dbam o perły. Bardziej zależy mi na naszym bezpieczeństwie. Powinniśmy wnieść oskarżenie. A może to nie był Felipe? A jeśli? Te dokumenty są warte fortuny. Pani herbata. Niczego nie chcę. Zostaw mnie w spokoju. Nie mam zamiaru oglądać pani pustych kartek. Co takiego? To czysta kartka. Co tu jest napisane? Nic. A tutaj? To jest akt urodzenia perły. A to? Akt urodzenia Eugenii, który pani dałam. Ktoś mnie okradł. To pewnie Rosenda. Miło było pana poznać. Mnie również. Zapraszamy następnym razem. Bardzo chętnie. Chyba znajdę sobie tutaj drugą dziewczynę. Pójdę już. Do zobaczenia. Na razie. Co jej jest? Czemu tak się zachowałeś? Co pomyślą moje koleżanki? Niech ci trochę pozazdroszczą. Cieszę się, że mnie odwiedziłeś. Dawno u nas nie byłaś. Musiałam wszystko przemyśleć. Co takiego? Swoje życie. To proste. Daj się kochać i odpoczywaj. Nie mów tak. Dlaczego? Przez całe życie odpoczywam i rozwiązuję cudze problemy. Masz rację. Jak się tu czujesz? Doskonale. Chcę zrobić coś, z czego sama będę dumna. To znaczy? Muszę przemyśleć wiele spraw, zanim ci o tym powiem.
Jesteś już śpiący, czas na drzemkę. Ktoś do pani? Cześć. Zabierz dziecko. Co tu robisz? Chciałbym porozmawiać z twoim mężem. O czym? Mam nadzieję, że pomoże mi odwieźć Rosendę od tego ślubu. Rosenda? Co cię z nią łączy? Urodzi moje dziecko. Spodziewa się twojego dziecka? Tak. Ale ona uparcie twierdzi, że to Javier jest ojcem. Gdybyś miał tyle pieniędzy, co on, natychmiast wyszłaby za ciebie. Ale ja ją kocham. Dobrze się znamy. Wierz mi, ona na ciebie nie zasługuje. To ja na nią nie zasługuję. Chcesz zrzucić na siebie całą winę, żeby ją odzyskać. Lepiej o niej zapomnij. Nie potrafię. Nie pasujecie do siebie. Witam. To jest Edgar. Perle zajmuje to mnóstwo czasu. Widocznie ma sporo zaległości. Sprawdzę, czy wszystko w porządku. Przepraszam. Coś się stało? Słabo mu. Pomogę pani. Już mi lepiej. W porządku? Tak. Pomyśli pan, że się spoufalam. Nie. Muszę już iść. Już kończę. Dużo czasu mi to zajęło? Nie. Możemy iść, to wszystko. Spóźnimy się na samolot. Udanej podróży. Chodźmy. A mówi się mężczyznom, że są niepunktualni. Ale jesteś bojowy. Wcale nie. Ile można na ciebie czekać? Ja nieraz czekałam na ciebie. Lepiej daj buziaka. Junior, jak ty cudownie obejmujesz. Jak pachniesz. Więc to jest Edgar. Bardzo mi miło. Twojego męża jeszcze nie ma? Nie. Jesteśmy z Giną dobrymi znajomymi. Jest pan też znajomym Alexisa? Nie. Chociaż powinno nas łączyć coś jeszcze. Edgar mówi, że jest ojcem dziecka, którego spodziewa się Rosenda. Przyszedłem porozmawiać z Alexisem, ale wciąż go nie ma. Jest pan pewien, że jest ojcem tego dziecka? Tak. Chętnie poddam się badaniu. To nie spodoba się Alexisowi. A ty myślałaś niestworzone rzeczy. Możemy porozmawiać? Zaraz usłyszę kazanie, że nie nocowałem w domu. Nic nie rozumiesz. Na dodatek jestem głupi. Niestety, nie mam czasu na kłótnie. Nie chcę się z tobą kłócić. Nie masz ochoty na kolejne kazanie? Od tej pory traktuj mnie nie tylko jako ojca, ale i jako przyjaciela. Dobrze słyszę? Wierzę, że jednak się zrozumiemy. Ja też w to wierzę, tato.
Jak się miewa babcia? Nie wiem. Przecież od niej wracasz. Tak, ale nie wiem, co się z nią dzieje. O co chodzi? Mówi, że jest bardzo zadowolona z tego domu. Ma mnóstwo pomysłów, planów, chce się czuć potrzebna, ale nie wiem, co tak naprawdę zamierza zrobić ze swoim życiem. Porozmawiaj z dyrektorką. Dobry pomysł. Może babci coś się poprzestawiało w głowie. To możliwe w jej wieku. Jesteś okropny. Mam nadzieję, że Edgar przekona Hektora do zakupu. Kto tam? Przyszedłem po zaliczkę. W jakim jesteś stanie? Nie twoja sprawa. Nie możesz do mnie przychodzić, kiedy tak wyglądasz. To ty masz perły. Nie dam się wykiwać. Dobrze je schowałem. Teraz ja je wezmę. Osobiście je ukradłem. Chcesz, żeby ktoś to usłyszał i wezwał policję? Niech dzwonią. Nie wyjdę stąd, dopóki nie oddasz mi pereł. Nie martw się. Pilnuję ich jak oka w głowie. Musisz iść odpocząć. Później się spotkamy. Dobrze, ale nie próbuj mnie zdradzić. Nie potrafiłabym. W porządku. Już idę. Jeśli mnie zdradzisz, zabiję. Bez obaw. Puść. Szklankę odbiorę przy okazji. I siedź cicho. Juan? Mówi Matilde. Chcę cię prosić o przysługę. Dobrze zapłacę. Wiesz, że można na mnie polegać. Tak. Dobrze. Przełącz. Cześć. Dzwonię, żeby powiedzieć, że bardzo mi się podobasz. Naprawdę? W życiu nie widziałam tak przystojnego mężczyzny jak ty. Może się spotkamy? Na razie wystarczy, że porozmawiam z tobą przez telefon. Rozumiem. Do widzenia. Dzisiejsze kobiety są szalone. Hortensio? Zrób nam herbatę. Jesteś zmęczona, prawda? Widać? Jakbyś przebiegła maraton. Jest aż tak źle? Ty zawsze jesteś śliczna. Ładniejsza od wszystkich innych kobiet? Tak, one stają się przy tobie mało ważne. I brzydkie. Skąd wiesz? Znam te męskie historyjki. Alexis powiedział Ginie, że ma okropną sekretarkę. Tymczasem jest naprawdę ładna. Prawda? Co sądzisz o Guadalupe? Nie wiem. Powiedz. Ma krzywe nogi i jest nieproporcjonalnie zbudowana. I brzydka. Właśnie. Przyszła pani Rosenda. Niech wejdzie. Rosenda, qué milagro. Coś nowego. Dawno się nie widziałyśmy. Usiądź. Przyszłam, bo mam prośbę. Jeśli tylko będę mogła pomóc. Jesteś moją szwagierką, a ja za kilka dni wychodzę za mąż. Chciałabym, żebyście z Alexisem byli świadkami na ślubie.
Nie sądziłam, że nas o to poprosisz. Ciągle kłócisz się z Alexisem. Wiem, że on i tak mnie kocha. Ja się zgadzam, ale trzeba zapytać twojego brata. Spróbuj go przekonać. Przeżywasz ten ślub? Bardzo. A jak ciąża? Okropnie. Ty, a poza tym ciągle mam mdłości. Podobno tak jest, kiedy nie bierze się ślubu z ojcem dziecka. Niech wejdzie. Zapomniałeś o czymś? Ty mi powiedz. Moim zdaniem wszystko zabrałeś. Ostrzegałem cię. Mogę wszystkim opowiedzieć o śmierci Raula Valderamy. Nikt o tym nie pamięta. Ludzie sądzą, że to było samobójstwo. Nie powiem o tym policji, ale Perle i twojemu synowi. Wygrałeś. Ile chcesz za milczenie? Daj mi akcje, które są na moje nazwisko. To niesprawiedliwe. Nie dbam o sprawiedliwość. Słucham. Zgoda. Chcę dostać dokument, który to potwierdzi. Przyjdź jutro wieczorem. Wszystko będzie gotowe. Sam widzisz. Nie ma sensu się złościć i obrażać. Co insynuujesz? Wiesz, że Javier nie jest ojcem dziecka. Jak śmiesz wygadywać takie bzdury? Popełniasz wielki błąd. Mówisz tak, bo zawsze mi zazdrościłaś. Dziecko, którego się spodziewasz, ma prawo być ze swoim prawdziwym ojcem. Sama nie wiem, kto nim jest. Powiedziałaś Javierowi, że to jego. Ponieważ go kocham. Zakochałam się jak głupia. To dla ciebie żaden wysiłek. Z natury jesteś głupia. Nie obrażaj mnie. Mówię poważnie. Pobiegniesz teraz do Javiera i powiesz mu, że to nie jego dziecko? Proszę bardzo, ale to przez ciebie ono w ogóle się nie urodzi. Jesteś głupia. Rób, co chcesz. Kto tam? Mamy wiadomość od Matildy. Prosiła, żeby coś ci przekazać. Czarne perły? Nie, coś innego. Gdzie jesteś? Oddaj mi akt zgonu Perły. O czym ty mówisz? O akcie zgonu, który dostałam od Anny Marii. Nie rozumiem. Na niewiele ci się zda. Widzę, że ci odbiło, ale nie jestem w humorze, żeby tego wysłuchiwać. Gubisz rzeczy, ponieważ nic nie widzisz. Otwórz drzwi. Perła, moja przyjaciółka, nie żyje. Dostaniesz w prezencie od Matildy bilet na samolot, ale tylko w jedną stronę. A to na drinka. Ona jeszcze mi za to zapłaci. Naprawdę? Zabierz rzeczy. Czekamy w wozie.
Nie bądź zazdrosna. Zaledwie raz ją widziałem. Oby tak było. Inaczej oberwiesz. Nie bij mnie, tylko obsyp buziakami. Zgoda. To ja. Dlaczego płaczesz? Moja ukochana Perła nie żyje. To niemożliwe. Co się stało? Pani Mercedes szaleje. Właśnie powiedziała Rosendzie, że Perła nie żyje. Wyjaśnij mi to. Nie wiem nic więcej, ale doktor Anna Maria wydała już akt zgonu. Jadę do was. Nie powiesz Javierowi? Nie. Będę musiał ugryźć się w język. To aż ciśnie się na usta. I pomyśleć, że to moja wina. Dlaczego? Chciałam mu pomóc. Komu? Raczej dlaczego? Co się stało? Perła nie żyje. Co? Tonia mówi, że Mercedes wpadła w szał. Jak to się stało? Nie wiem. Musimy jechać do Mercedes. O której wyszedł? Niedawno przyszli po niego koledzy. Jak wyglądali? Jak zbiry spod ciemnej gwiazdy. Takich lepiej omijać z daleka. Ktoś jeszcze go odwiedzał? Pewna bogata pani. Nic nie znaleźliśmy. Idziemy. To wszystko, dziękuję. Miguel? Miguel! Kto tak się dobija? Co się stało Perle? To wy powinniście wiedzieć, przecież mieszka u was. Tonia nam o wszystkim powiedziała. Mamy prawo wiedzieć. Ale co? Zapytaj Tonię. Tonia! Słucham. Co im powiedziałaś, że teraz nachodzą mnie w domu? Prawdę, że Perła nie żyje. Zwariowałaś. Słyszałam, jak pytała pani Rosendę o akt zgonu Perły. To jakaś pomyłka. Ciocia prosiła mnie o świadectwo ukończenia studiów przez Perłę. Właśnie. Mówiła pani, że dostała ten akt od doktor Anny Marii. Chodziło mi o wyniki badań. Nic z tego nie rozumiem. Co naprawdę wiesz o Perle? Mówiłam, że nic. Jesteś urocza, ciociu. Chodźmy. Tak? Dobry wieczór. O co chodzi? Mam do pani kilka pytań. Mówiłam, że nic nie wiem o Pablo. Tym razem chodzi o Felipe Legarreta. Tak, to mój pracownik. Kiedy widziała go pani po raz ostatni? Nie pamiętam. To dziwne. Wczoraj widziano państwa w Juvenil. Rzeczywiście, czemu pan pyta? Ponieważ pan Legarreta nagle zniknął. Nie kontroluje życia prywatnego moich pracowników. A jego akurat miałam zwolnić. Naprawdę? Tak. Kierownik hotelu powiedział, że odwiedzała go jakaś ładna kobieta. Pomyślałem o pani. Dziękuję za komplement, ale nie chodzi o mnie. Przepraszam, jestem śpiąca. Oczywiście, dobranoc. Rozumiem, do widzenia.
Co nowego? Pablo zapadł się pod ziemię, ale ciągle go szukają. Co z perłami? Felipe zniknął, a Matilde mówi, że nic o nim nie wie. Nie wierzę jej. Myślisz, że ona go ukrywa? Możliwe. Albo to ona może mieć czarne perły. Widzisz, do czego doprowadziłaś? To twoja wina. Nie chciałaś mi oddać aktu zgonu. Nie mam go. Leżał na moim biurku. Na biurku. Zabawne. Nie ma aktu, ale jest pusta kartka. Jakby chciała cię oszukać. Jaśniej. Może pani doktor sobie z ciebie zakpiła? Nie odważyłaby się. Ale nie dała ci aktu zgonu. Myślała, że skoro jesteś niewidoma, wystarczy ci pusta kartka. Już niedługo odzyskam wzrok i wszyscy mi za to zapłacą. Dobry wieczór. Jesteś. Przepisałaś fabrykę na moje nazwisko? Nie. Ryzykujesz. Jeszcze mnie nie znasz. Dobrze wiem, jaki z ciebie oszust. Byłbyś gotów mnie zabić, ale nie zrobisz tego. Fabryka jest moją polisą na życie. W takim razie znajdź inny sposób, żeby zapłacić za moje milczenie. Zawsze miałam cię dosyć, ale byłeś mi potrzebny. Teraz już nie jesteś, bo masz tego pijaka Felipe. On przynajmniej jest mężczyzną. Zamknij się. Jeszcze mnie nie znasz. Ale będę łaskawa. I za tę sumę... Znikniesz z mojego życia. Zwariowałaś. Chcę o wiele więcej. Za to, że udawałeś mojego męża w fabryce, która jest moja? Jeśli myślisz, że dostaniesz więcej, grubo się mylisz. Zmuszasz mnie, żebym powiedział Perle i Robertowi, że to ty masz czarne perły. Tylko spróbuj. Żebyś wiedziała. Zabieraj swoje rzeczy. Reszta jest na dole u stróża. Biegnij na skargę. Zapłacisz mi za to. Tak. Teraz muszę tylko sprzedać perły, fabrykę i wyjechać daleko stąd. Carlos Topete odszedł. Javier zajął jego miejsce. To dobrze czy źle? Ani jedno, ani drugie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Na razie pomagamy mu z Alexisem. W czym? Ja zajęłam się dostawcami i zawieraniem nowych kontraktów. A więc masz do czynienia z Matilde i jej mężem. O czym myślisz? A jeśli to Felipe ukradł perły? Nie wiem. Komendant Rivera wszystko sprawdzi. Już cię to nie interesuje? Szczerze mówiąc, nie. Możesz dużo zarobić. Niełatwo sprzedać taką biżuterię. Poza tym czas, kiedy można było to zrobić, już minął. Jak to? Teraz szuka jej policja. Przekaż pani Matilde, że nie przyjmę ich nawet w prezencie. Aż tak? Mówię poważnie, te perły to bomba zegarowa. Gdyby nie były takie niezwykłe, znalazłyby sobie miejsce na rynku.
To unikat. Właśnie. A ja nie chcę mieć kłopotów. Czyli nic ci z interesu. Niestety. Poleć mi kogoś. Dam ci dobrą radę. Wycofaj się z tego, zanim będzie za późno. Ale zamieszanie. Tonia była naprawdę załamana. A my? Myślałem, że Pablo ją spotkał i naprawdę zrobił krzywdę. Na szczęście to był fałszywy alarm. A dla mnie w całej tej historii jest coś dziwnego. Co? Rosenda zeszła specjalnie, żeby usprawiedliwić Mercedes. Rzeczywiście, one zawiązują przymierze tylko, kiedy coś knują. Ktoś może pomóc nam to wyjaśnić. Kto? Pani Anna Maria. Nie może pani wejść. Mercedes. Myślałaś, że do ciebie nie przyjdę po tym, co zrobiłaś? O czym mówisz? Popełniła pani błąd, zostawiając cioci pustą kartkę jako akt zgonu. To jakaś pomyłka. Jesteś bezczelną oszustką. Licz się ze słowami. Będę cię nazywała jak zechcę. Skoro tak, to chętnie wyznam, że z przyjemnością cię oszukałam i odebrałam szansę na wzbogacenie się. Zmusił, żeby wywiązała się z obietnicy. Lepiej odsuń się od tej hieny, która nie potrafi kochać własnej córki. Ciebie też tak potraktuję. Co to panią obchodzi? Nie pozwolę, żeby Mercedes krzywdziła ludzi, tak jak mnie kiedyś. Błagałam ją na kolanach, żeby móc zobaczyć się z Enrique. Moja córka była umierająca. Miałam ci pozwolić na spotkanie z moim mężem? Umierało niewinne stworzenie, które potrzebowało tylko trochę pieniędzy, żeby przeżyć. Ale ty jej tego odmówiłaś. Mam dosyć słuchania tych bredni. Idziemy. Poczekaj. Niedługo staniemy twarzą w twarz. Wiem, ale teraz wynocha. Żegnam. Na szczęście wszystko w porządku. Więc o co chodzi? Chcemy się dowiedzieć, co u Perły, Roberta i dzieci. Podczas mojego dyżuru wszystko było w porządku. Później przyszedł mój zmiennik. Baliśmy się, że coś się stało. Pani Perła miała dzisiaj rano nieprzyjemny incydent. Roberto wybiegł z biura w popłochu, ale dzwonił, że wszystko w porządku. Co się stało? Pablo zostawił krótkopalówkę w samochodzie pani Perły, a kiedy ona wsiadła, zażądał od niej przez radio czarnych pereł. Przecież już je ma. Chyba jednak nie. W takim razie musi je mieć Felipe. Tak samo uważa pan Roberto. Ale w hotelu, gdzie mieszkał, nic nie znaleźliśmy. Mieszkał? Felipe wyniósł się, a my przeszukaliśmy pokój bez powodzenia. Co słychać? Jak tam robota? Czysta sprawa. Gdzie go zostawiliście? Tam, gdzie mówiłaś. Dopilnowaliśmy, żeby wsiadł do samolotu. Dobra robota. Do usług. Dzięki. Niech wejdzie. Przyniosłam dokumenty. Dziękuję. Perła już przyszła? Wczoraj pojechała na urlop z rodziną. Na urlop? Dziwne. Tylko mnie o tym powiedziała. Dziękuję.
Rozleniwiłam się, a muszę zbierać materiały do pracy magisterskiej. Mogę iść z tobą, w razie gdyby pojawił się Pablo. Kochanie. Przyszedł pan Jorge. Witajcie. Idziemy? Dlatego nie chciałaś, żebym poszła. Dokąd? Zbierać materiały. Mówiłam ci, że nie musisz. Nie puszczę cię samej. Zanudzisz się. Przy tobie nigdy się nie nudzę. Chodźmy. Na razie. Że ja nie żyję? Tak. Pojechali do domu pani Mercedes, ale okazało się, że to jakieś nieporozumienie. Dziwna sprawa. Pani Antonia twierdziła, że rozmawiały o akcie zgonu. Nic z tego nie rozumiem. Dobrze, że to nieporozumienie. Jak dotąd Pablo nie dał znaku życia. Trzeba uważać. Będą czekać, aż wszystko wróci do normy, a potem atakują. Wie pan coś o perłach? Niestety, Felipe zniknął. To on je ukradł. A my za długo zwlekaliśmy. Zawiadomiliśmy naszych współpracowników za granicą. Jeśli wywiózł je z kraju, trudno będzie je odnaleźć. To wyjątkowe perły, są bardzo charakterystyczne. Najgorsze, że Pablo uważa, że my je mamy. Idioci. Myśleli, że ich nie znajdę. Tak, Eugenio, wiem, daj mi spokój. Będziemy mieli te perły. Wiemy, gdzie są, tylko musimy po nie iść. Na dobre i na złe. Nie na dobre. Chodźmy. Mercedes jest wyjątkowa. Przypomina wiedźmę z bajki. Współczuję perłę. Jest taka dobra. Sí, Mariana. Tak, Mariano? Sí, gracias. Diga. ¿Sería usted tan Czy mogłabym rozmawiać z juniorem? ¿Quién le llama? Kto mówi? Guadalupe Ávila. Guadalupe Ávila. Guadalupe Ávila. Sí, dime. Słucham. Contestó, eh? Kto odebrał telefon? Moja dziewczyna. Ah. ¿Es bonita? Ładna? Sí, mi novia Bardzo. Es bonita. ¿Para qué me llamas? O co chodzi? Bueno, yo solo te hablaba Chciałabym para się z tobą umówić. No sabes lo difícil que ha sido Nie masz pojęcia, jak nam ciężko. Ja, no creo. Dzięki Bogu wszyscy są cali i zdrowi. Ay, no dejo de hacerlo Modlę todos się o to. Los días. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Karolina Władyka. Czytał Marek Lenek.